Szanowni, w tym filmie chciałem omówić dwa zastosowania fizyki w urządzeniach, z których korzystamy na co dzień. Przy okazji chciałem też przeprosić za głos, może nie najczystszy, bo zdaje się, że się przeziębiłem. No, pierwsze urządzenie to jest klozet, miska klozetowa, to co spotykamy w naszych toaletach. I działanie tego urządzenia jest blisko związane z prawem naczyń połączonych, które demonstrowaliśmy sobie na przykładzie o tego właśnie dokładnie urządzenia. Chodzi o to, że w naczyniach połączonych poziom wody, niezależnie od tego, jaki jest przekrój tych naczyń i kształt, jest zawsze taki sam. No i podobnie mamy tutaj w tym urządzeniu. To jest schemat. Tu mamy miskę klozetową. Woda w misce klozetowej znajduje się na takim samym poziomie, jak tutaj w tej drugiej części. Zauważcie, to ma taki kształt leżącej litery S i pewnie dlatego nazywa się syfonem. Chodzi o to, że w ten sposób ta woda stanowi naturalną przegrodę dla zapachów, które dopływają tam z dołu, z kanalizacji, nieprzyjemnych zapachów. No i co się dzieje, jeżeli w tej misce klozetowej coś się pojawi? No, jeśli w tej misce klozetowej coś się pojawi, to czeka sobie spokojnie, aż uruchomimy spłuczkę i woda zacznie spływać, podnosząc jakby poziom wody tutaj. Przez to poziom wody w tej gałęzi syfonu też się podniesie, woda zacznie się przelewać w dół do kanalizacji. No, utworzy się prąd wody i z tym prądem to, co tam się pojawiło, po prostu spłynie w dół. To jest rewolucyjne rozwiązanie. Zanim nauczono się konstruować takie urządzenia i budować je, to z higieną było bardzo niedobrze. Wszyscy pewnie znacie toalety. Często zdarza się jeszcze w różnych miejscach spotkać toalety takie za stodołą, taki domek. Się siada po prostu na desce z otworem. A w historycznych czasach w pałacach królów i książąt, w zamkach, to robiono to po prostu za kotarą. No i kiedy już smród był nie do wytrzymania, to król i dwór przenosił się do innego zamku, a ten zamek czyszczono. Także to jest jeden z jakby triumfów myśli ludzkiej, który wywarł spory wpływ na rozwój naszej cywilizacji, pomimo że jest to dość prozaiczna sprawa. No, drugim urządzeniem, o którym żeśmy rozmawiali, to jest prosta pompa sącotłocząca, tak zwana abisynka. To też, takie pompy też można jeszcze znaleźć w różnych miejscach, chociaż w większości domów to mamy po prostu hydrofory, naciskamy guzik, czy też otwieramy kran i woda leci z kranu, nie zastanawiamy się nad tym, skąd tam się wzięła. No ale przyjrzyjmy się budowie takiej pompy, bo ona jest rzeczywiście bardzo prosta. Mamy tłok poruszający się w górę i na dół i ten tłok rozdziela jakby dwie komory, ssącą i tłoczącą. No i te komory oddzielone są dwoma zaworami. Tu mamy pierwszy zawór, który może się otworzyć, kiedy tłok idzie do góry i stwarza podciśnienie i zasysa wodę. To podciśnienie powoduje, że woda zostaje ciśnieniem atmosferycznym wepchnięta do tej komory ssącej. I ten zawór tutaj może się otworzyć i w naszym przypadku tej zabawki, którą żeśmy zrobili ze strzykawki, to rzeczywiście była porcelanowa kulka, która się podnosiła, jeżeli woda wpływała do komory pod tłokiem. No a drugi zawór jest tutaj. No i ten zawór właśnie wtedy, kiedy tłok idzie do góry, zamyka się. Zamyka się, żeby się dobrze zamykał, to pompę trzeba zalać, od góry wlać do niej trochę wody.
tak żeby ciśnienie tej wody i jej bezwładność przyciskała ten zawór, wyobrażony tutaj też jako kulka, w ten sposób, żeby on, kiedy tłok idzie do góry, się blokował. No więc wtedy, w takiej sytuacji, po pierwsze woda wpływa do komory ssącej, po drugie woda wypływa z tej drugiej komory nad tłokiem, nazywanej komorą tłoczącą, przez tutaj tę rurę na zewnątrz, gdzieś do jakiegoś podstawionego wiatra. No a teraz, kiedy opuszczamy tłok, tłok idzie w dół, to sytuacja się odwraca. Żeby woda nie wypłynęła z komory ssącej, to ten zawór się zamyka. Zamyka się pod ciśnieniem wody i jej parciem, a otwiera się ten zawór. Ta kulka może spokojnie unieść się do góry przy ruchu tłoka w dół. I w związku z tym woda przepływa z komory ssącej do komory tłoczącej. No i jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. W ten sposób działa taka pompa, to popularnie nazywana abisynką. Oczywiście jej zasada działania opiera się na podciśnieniu, tworzenia podciśnienia w komorze ssącej. W związku z tym taka pompa nie zasie wodę z głębokości większej niż 10 metrów. Wiemy dlaczego, a tak naprawdę ograniczenia jest dużo. Jest z powodu tam różnych nieszczelności zaworów i tak naprawdę to pewnie z 7-8 metrów to jest najgłębsza, największa głębokość, jaką taką pompą wodę można wypompować. No i zbudowaliśmy, czy ja zbudowałem taką zabawkę. Jakby inspirowałem się tym filmem, więc zaraz pokażemy, jak ten film, jak to wygląda, jak już działa. Przepraszam za tą muzykę, trochę taką straszną. O, tu jest już. Właśnie pompuje, więc możemy to sobie otworzyć. Widać, jak powoli zasysa. Tu się jest ten otwierający i zamykający się zawór. Może jeszcze raz to puścimy. Widać ten otwierający i zamykający się zawór tutaj. Mnie się nie udało tego zaworu przykleić w tym miejscu, dlatego że w tym modelu, który ja wam pokazywałem, ten zawór był niewidoczny. No i tu zaraz woda zacznie spływać do podstawionego naczynia. Dziękuję bardzo.